publikacji jest? Myślę, że około 5 lat wstecz dowiedziałem się, że istnieje oryginalna kronika Szkoły Wielkiej Wsi, które pierwsze zapisy pochodzą z 1868 roku. Po kilkunastu tygodniach wraz z tatą, miłośnikiem historii regionu, stwierdziliśmy, że warto, żeby tą kronikę udostępnić szerszej publice. To znaczy, żeby wydać publikację, w którym staroniemiecki język będzie przetłumaczony na polski, a także ten pisany polski również udostępniony w postaci jednej publikacji. Kronika w Szkoły Wielkiej Wsi to 2 tomy. Wydany jakiś czas temu w pierwszy tom, który chcemy udostępnić. Do tej szkoły uczęszczał też mój ojciec, który jest 32 rocznik. Ja dzisiaj właśnie z nim wywiad przeprowadzałam, taki krótki. Kronika to przede wszystkim losy Szkoły Wielkiej Wsi, jak nazwa wskazuje, czyli codzienne wydarzenia, te istotniejsze życia szkoły sprzed blisko 150 lat. Historię dzieci, historię nauczycieli, ale również historię ówczesnej Wielkiej Wsi. Te wszystkie elementy, które sprawiły, że pokochałem ziemię kłuską, jej tożsamość, jej historię.